Co? Dzisiaj kolejny sprawdzian, tym razem z seniorską drużyną Dąbrowi. Jak, panie trenerze, może pan podsumować dzisiejszy remisowy mecz? Zadowolony na pewno, w związku z tym, że część chłopaków jest na obozie z pierwszą drużyną. Posiłkowaliśmy się chłopakami z juniorów młodszych. Fajnie się wywiązywali ze swoich obowiązków. Podeszli z dużym zaangażowaniem do meczu, co się przełożyło gdzieś tam na wynik, ale przede wszystkim przełożyło się na poprawną grę, moim zdaniem, i to cieszy. Współpracujemy gdzieś tam cały czas, ci zawodnicy z tych roczników młodszych i biorą udział w treningu juniorów starszych i jeżeli są takie możliwości, to grają jakieś minuty w sparingach z juniorami starszymi, żeby już gdzieś tam wchodzili na ten wyższy pułap. Dzisiaj dostałem szansę rozegrania meczu z drużyną juniorów starszych. Jeżeli mam podsumować całe spotkanie, to pomimo tego, że jestem oczywiście młodszy, jestem z niego zadowolony, zarówno w swoim wykonaniu, jak i w wykonaniu kolegów. W miarę udało się zrealizować założenia, które ustaliliśmy sobie przed meczem. Wynik remisowy, dla jednych satysfakcjonujący, dla drugich nie. Aczkolwiek będziemy się starać piąć coraz wyżej. Kiedy zaczyna się ligę? Początkiem marca, środkiem marca, coś koło tego. Jesteście już przygotowani na tę ligę? Tak jak pokazuje mecz, graliśmy z seniorami Dąbrowi, także myślę, że jeżeli zmierzymy się z zawodnikami w swoim wieku, to będzie jeszcze lepiej, jeszcze więcej akcji, jeszcze więcej bramek i właśnie tak będziemy grać. Dzisiaj właśnie, tak jak wspomniałeś, byliście jakby dołożeni do juniorów starszych, juniorzy młodsi. Powiedz mi, no jak to jest grać tak naprawdę pod, nie pod opieką, ale pod wodzą swojego taty? No to jest ciężka sprawa. Generalnie trzeba dawać, przynajmniej ja muszę dawać z siebie za dwóch. To oczywiście będę się starać robić, żeby tutaj pokazać, że to jednak jest to, że znalazłem się w pierwszym składzie, że znalazłem się na tej pozycji. No i tak będę się starać robić oczywiście. Przed chwilą zadałem takie pytanie synowi. Jak grać pod okiem taty, czy tata jest wymagający? I teraz może zadam to samo pytanie, jak to jest prowadzić po prostu syna podczas takiego meczu? Ciężko jest prowadzić syna podczas takiego meczu, aczkolwiek nie ma żadnej taryfy ulgowej. Co do tego, czy grać, to może za dużo powiedziane. Na razie myślę, że gdzieś tam zasmakował jakichś tam pierwszych minut tutaj ze starszymi kolegami. Może tyle, ale no, trzeba pochwalić jego i pozostałych chłopaków, którzy tutaj nam dzisiaj pomagali w tym meczu z juniorów młodszych, bo fajnie się wywiązywali ze swoich zadań i tak jak mówię, byli zaangażowani w to, co robią, a to jest najważniejsze chyba na tym etapie również. Za dosłownie tydzień i kilka dni rozpoczynamy sezon pierwszej ligi, czyli tak naprawdę naszej pierwszej drużyny. Co możesz, nie wiem, może nie tyle radzić, ale co możesz życzyć kolegom z pierwszego składu? Co mogę życzyć? No tutaj myślę, że odpowiedź jest jasna, prosta i ścisła. Oczywiście samych wygranych meczy, wielu sukcesów w rozwoju osobistym, no i awansu.